kiedyś przychodzi taki moment, kiedy po prostu przestaje się chcieć. Wydaje ci się, że dalej nie ma już sensu iść, że to nie dla ciebie. Zwalniasz bieg, odpuszczasz. I jeśli to ci się przydarzy, poświęć sobie, ale naprawdę tylko sobie, chwilę, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę chcesz zrezygnować ze swoich marzeń. To dobry czas, bo kiedy zwalniasz i stajesz na uboczu, wszystko lepiej słychać. W takiej ciszy lepiej możesz usłyszeć siebie. Naszym życiem rządzą okoliczności. One czynią nas silnymi z powodu przeszkód, które trzeba pokonać. One budują motywację, uświadamiając, czego nam brakuje, żeby naprawdę poczuć się sobą. Potrafią też ciężko doświadczyć i zachwiać wiarę. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Są sprawy absolutnie poza naszą kontrolą. Ale większość granic wyznaczamy sami. Największy przeciwnik siedzi w tobie. Powie, żeby zawrócić, kiedy jeszcze możesz biec. Powie, że nie masz szans, kiedy idzie ci bardzo dobrze. Jeżeli przestaniesz mu wierzyć, zrozumiesz, że nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko takie, z których za szybko rezygnujemy. I nigdy nie dowiemy się, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy pewnego dnia nie zawrócili. Dlatego, kiedy przychodzi moment, kiedy po prostu przestaje się chcieć, zadaj sobie jeszcze raz pytanie. Czy naprawdę chcesz zrezygnować i nie zobaczyć, co będzie dalej? Czy naprawdę chcesz zrezygnować, bo czujesz zmęczenie, ból, bo ktoś się od ciebie odwraca, kiedy potrzebujesz wsparcia? Twoja odpowiedź tak naprawdę określa, jak ważne jest twoje marzenie. Prawdziwa motywacja wynika z prawdziwej potrzeby, marzenia tak silnego, że determinuje każdy nasz krok i pokonuje każdą przeszkodę. Na początku większość z nas potrzebuje wsparcia z zewnątrz, ale prawdziwa zmiana zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy go potrzebować. Dlatego odpowiedz sobie na pytanie, czy naprawdę warto rezygnować ze swoich marzeń? To dobry czas, bo kiedy zwalniasz, zaczynasz rozumieć, że tylko ty decydujesz, co będzie dalej. I jeśli wtedy zdecydujesz się walczyć, nigdy się nie cofaj. Chyba, że chcesz wziąć rozbieg.